Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, odcinek 80, no to już jest do setki, nie tak mało zostało, super. Biorąc pod uwagę troszeczkę zmianę kanału, dajemy radę, ale o co chodzi? Szanowni Państwo, ja tutaj zapomniałem Wam powiedzieć podczas ostatniego live'a, tego sobotniego, kiedy to pokazywałem, ten wycinek, moi drodzy, wyobraźcie sobie, z tej bajki Netflixowej, w którym to ta krówka nie wiedziała, jak do niej trzeba mówić, jakie ma mieć zaimki. Pokazałem tylko fragment tej bajeczki, żeśmy wszyscy to widzieli. Wyobraźcie sobie, że YouTube zbanował ten live. Nie może być wszędzie wyświetlany. Dostałem ostrzeżenie oczywiście. Wiecie za co? Za podawanie nieprawdziwych informacji. Rozumiecie ten obłęd? A co tu rozumieć? Moi drodzy, wczorajszy odcinek przyjął się bardzo dobrze. Natomiast chciałem powiedzieć jedno. Miało być dzisiaj o Ukrainie, będzie o Ukrainie. Zaczynamy. Kojarzycie oczywiście, jak to żelboba kręci się po świecie i tylko jest day. My potrzebujemy więcej broni. No to zobaczcie ten materiał. Це контрольоване відкриття експорту зброї. Весь надлишок, все, що не потрібно армії, або все, що Україна не спроможна заробити, закупити, ми маємо експортувати в дружні країни, в країни, з якими Україна підписала безпекові угоди. Що це дасть країні в час війни, коли фронту теж критично потрібна зброя? Додаткову валютну виручку. На початках експорт зброї може сягнути від 1 до 2 мільярдів доларів на рік. За кордон українські виробники зможуть продавати зброю дорожче, тож з'явиться ресурс, щоб інвестувати в своє виробництво, наймати більше людей, сплачувати більше податків, галузь буде ще зростати. Виробники переконують, відкриття експорту дасть можливість їм здешевити вартість зброї, що постачають нашому війську. Так, мої друзі, є то матеріал з української телевізії. Jako ruska onuca obowiązany jestem z tamtych stron pokazywać materiały. O co chodzi? Otóż Ukraina może eksportować nadwyżki broni do krajów, z którymi podpisano umowy obronne. Oczywiście będzie to sprzęt troszeczkę droższy, ale pozwoli on Ukrainie pozyskać środki na nową produkcję. Co wy na to? Polska zniszczona, a Ukraina daje sobie radę. A przecież tam taka wojna, prawda? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo jeżeli ktoś powie, że to jest ruska propaganda, to ja już nie wiem, co jest ruska propaganda. Ale przechodzimy dalej. Moi drodzy, na live również tym ostatnim sobotnim wspominałem, jak to Ukraińcy bardzo chętnie dołączają do tego Legionu Ukraińskiego Ochotniczego. No, w zeszłym tygodniu, z tego co się orientowałem, było 6 ochotników. No tutaj jest informacja z Kuriera Lubelskiego. W Lublinie powstaje Ochotniczy Legion Ukraiński. Do tej pory zgłosiło się prawie 200 osób. Moi drodzy, z całej Europy do Legionu Ukraińskiego dołączyło 196 Ukraińców. Tym, którym udało się uciec z Ukrainy, nie spieszy się z powrotem, zwłaszcza na front. No, to jest materiał z Kuriera Lubelskiego, każdy sobie może to zweryfikować. Ja osobiście uważam, że to są szacunki mocno przesadzone. No bo co oni mają napisać? No właśnie. Ale jeszcze dzisiaj o najemnikach będzie. Moi drodzy, i następna ukraińska informacja. Nie wiem, na ile ona jest prawdziwa, ale ja wam ją zaprezentuję. O co chodzi? Na Ukrainie wykryto śmiercionośnego afrykańskiego wirusa Marburg. Dostał on się na Ukrainę, ponieważ przywiózł go jeden z żołnierzy będący na testach, kursach w Polsce, który przed wysłaniem na front odbywał szkolenie w polskich jednostkach. Mężczyzna został pilnie przewieziony do szpitala zakaźnego w Użgorodzie. Wcześniej żołnierz ten spędził kilka miesięcy w szpitalu wojskowym w Szczecinie. Moi drodzy, dlaczego nic o tym nie wiedzieliśmy? No właśnie. Wcześniej był również w Hamburgu, bo z Hamburga tak naprawdę został przewieziony. I w Hamburgu to właśnie wykryto pierwsze ogniska infekcji.
u studentów medycyny, którzy zarazili się od, no jak myślicie, od kogo? Oczywiście, że od tych pontoniarzy z Afryki. Okazuje się, że wirus ten objawia się takimi oto znamionami. Krwawienie z oczu i biegunka. Z tego powodu tymczasowo zamknięto kilka stacji kolejowych we Frankfurcie i Hamburgu. Następnie niemieccy eksperci stwierdzili, że z powodu Marburga w organizmie człowieka rozpoczyna się uogólnione uszkodzenie naczyń krwionośnych, rozwój ciężkiego zespołu krwotocznego, uszkodzenie wątroby, układ trawienny i centralny układ nerwowy. Często pacjenci umierają. Teraz te same znaki zostały ujawnione u ukraińskich tych soldatów. Obecnie przebywa na obserwacji ten żołnierz w szpitalu zakaźnym pod Lwowem. Razem z nim kwarantannę objęto zostałych kilku jego kolegów. Wcześniej ministerstwo Ruandy podało, że w 7 z 30 okręgów kraju ponad 70% przypadków infekcji dotyczyło studentów uniwersytetów medycznych i czynnych lekarzy z dwóch szpitali w stolicy Kigali. Marburg przenosi poprzez się przez bezpośredni kontakt ze skażoną krwią lub uszkodzoną skórą. Początkowo przenoszony był przez nietoperze owocożerne. Znowu te nietoperze i znowu jakiś wirus. Moi drodzy, na temat Marburga zapraszam na mój kanał Rolnik 1974 na platformie Rumble. Link będzie pod filmem. Tam jest godzinny film, który opowiada właśnie o tej całej sytuacji. O tej całej sytuacji opowiadano już 2 lata temu, jaki to będzie miało przebieg. I to się dzieje na naszych oczach. Ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli o to chodzi. Moi drodzy, miał być tu materiał filmowy, kiedy to jeden z sygnalistów Pfizera oświadczył, że teraz zaczyna się trudny okres dla osób, które są za, jak to się mówi, aplikowane preparatem, bo nowy wirus, który przyjdzie, spowoduje, że będą krwawić z każdego otworu. Jednakże nie ma już tego filmu w sieci, zniknął po tak naprawdę 16 godzinach i od razu Reuters wyskoczył, że to jest fake, zanim od razu w Polsce demagog.pl wyskoczyli, że to jest fake. Niestety nie nagrałem go, nie zdążyłem, nie myślałem, że aż to tak pójdzie, ale moi drodzy, wystarczy, że jest informacja, ale ja wam jeszcze coś pokażę. Moi drodzy, to, że to nie przypadek, to wam tu teraz pokażę. Jest to tak naprawdę cytat Kissingera z przemówienia wygłoszonego przed Radą Eugeniczną WHO 25 luty 2009 rok. Cytuję. Gdy stado zaakceptuje obowiązkowe szczepienia, gra się skończy. Zaakceptują wszystko. Wymuszoną krew lub oddanie organów. Oczywiście dla dobra ogółu. Możemy genetycznie modyfikować dzieci i sterylizować je dla dobra ogółu. Producenci szczepionek zarobią miliardy, a wielu z was w tym pokoju to przyszli inwestorzy. To jest wielka korzyść dla obu stron. My eksterminujemy stado, a stado płaci nam za nasze usługi eksterminacyjne. Moi drodzy, o co tu chodzi? Zobaczcie, jakie jest teraz ciśnienie na HPV, na szczepionki na HPV. Tak. A wyobraźcie sobie te dziewczynki, które mają teraz 10, 12 lat, kiedyś będą dorosłymi kobietami, prawda? I się okaże, są bezpłodne. Każda matka wyda największe pieniądze, żeby zostać matką. Czyż nie? Oczywiście, że tak. I jak ktoś mi powie, że ja mam jakiś zryty beret albo coś w tym stylu, to niech mówi. A ja swoje wiem. Mało tego, również ta informacja jest okrzyczana przez Reutersa, że jest fake newsem. No a jak Reuters mówi, że to jest fake news, to na pewno to jest fake news. Ale przechodzimy dalej, bo to jeszcze nie koniec atrakcji medycznych. Moi drodzy, wszyscy słyszeliśmy o laboratoriach na Ukrainie, ale nikt do końca nie wiedział, co się tam robi. Wiemy, że były to amerykańskie laboratoria, ale są ludzie, którzy do tego dotarli. Na waszych ekranach jest to tak naprawdę, moi drodzy, umowa między Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą. Tu są odpowiednie rzeczy podkreślone. Badania nad patogenami, ekspertyzy, które mogą być użyte i dostarczone jako broń biologiczna. Moi drodzy, ale żeby ktoś nie powiedział, że ja tutaj jakieś oczywiście ruskie
newsy rozpowszechniam. Macie tu linka do amerykańskiej strony, gdzie każdy może sobie to przeczytać. Oczywiście będzie link pod filmem. Każdy się zapozna, jeżeli ma chęć i życzenie przetłumaczyć sobie. Jest to łatwo, także nie jest to żaden problem. I podpisane to zostało, moi drodzy, 29 sierpień 2005 rok. A nie chcę mówić, a nie mówiłem. Moi drodzy, ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o tą głupotę, która ostatnio się nasiliła z tymi różnymi preparatami magicznymi. W tej chwili na waszych ekranach jest to list, który przyszedł do mojego domu. Związany jest z moją córką. Tu u góry jest zaznaczone, nawet wytłuszczone, że pielęgniarki ze szkoły będą oferowały dzieciom spray do nosa przeciwko grypie, czyli tak zwane szczepionki donosowe w spraju. Okej. Oczywiście tutaj wszystkie te ich słodkie pierdy, z których nic nie wynika. Moi drodzy, ale znacie mój stosunek do tych wszystkich nowinek tak zwanych medycznych. Zresztą moja rodzina ma pewne uprzedzenia w związku z tym związane, bo my nigdy nie wierzymy na słowo, a jeżeli nikt nie chce nam powiedzieć prawdy, jaki jest skład, kto ponosi za to odpowiedzialność, no to przecież nikt nie jest debilem, żeby lecieć i łykać to jak pelikan. To jest, moi drodzy, odpowiedź, którą otrzyma w dniu dzisiejszym szkoła, tak, że nie wyrażamy zgody na takie rzeczy. Nie życzymy sobie, żeby nam to w ogóle oferowali i tak dalej, bo nie była nasza córka na takie rzeczy nigdy szczepiona i cały czas jest zdrowa, zdrowa. Więc dziękujemy, ale nie. Moi drodzy, i polecam robić to każdemu, bo tak naprawdę nie wiecie, co w tych preparatach jest, a nie mamy prawa im ufać, prawda? No właśnie. Moi drodzy, a tu taka ciekawostka związana poniekąd nomen omen z Ukrainą. Otóż przecież ten Mark Rutte z Holandii i wielu innych holenderskich polityków tak naskakuje, nagabuje na Rosję, a to jest z holenderskiego wydania The Telegraph. O co chodzi? W Holandii ilość zamrożonych rosyjskich aktywów zmniejszyła się prawie siedmiokrotnie. W czym rzecz? Według źródła publikacji na dzień 1 lipca bieżącego roku liczba ta wyniosła 97,2 miliona euro, czyli znacznie mniej niż 660 milionów euro. Łączna kwota zablokowanych aktywów w momencie przyjęcia pierwszych pakietów sankcji antyrosyjskich. Obecnie holenderskie instytucje finansowe są podejrzane o odblokowanie znacznej części aktywów Federacji Rosyjskiej. Widzicie, moi drodzy, zachodnia Europa próbuje się dogadać z Rosją w temacie dobrych stosunków, ewentualnie ocieplenia stosunków. A u nas co? A u nas wychodzi kukuła i mówi, że będziemy szli na wojnę. Panie kukuła, pan by palcem do dupy nie trafił, jakby panu nie pokazali. Pan się pochwal, gdzie pan studiowałeś w latach 89-94. Bo ja wiem, gdzie pan studiował. Wiem więcej, powiem więcej. Nawet wiem, z jakimi wynikami pan żeś tą szkołę ukończył. I nie wychodź przed orkiestrę. Ale kukuła oczywiście, moi drodzy, sam by na to nie wpadł. Ja myślę, że on się zasugerował pewnymi informacjami z Francji, a chodzi głównie o informacje natowsko-francuskie. Dlaczego? Już pokazuję. Otóż, jak podaje Politico, Francja na rozkaz NATO przygotowuje swoją armię do wojny z Rosją. Według doniesień francuskiej armia weźmie w maju udział w 2025 w zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeniach wojskowych w Rumunii. Ocenią zdolność żołnierzy do szybkiego przeniesienia się na wschodnią flankę NATO. Cytuję. Graliśmy w wojnę, teraz mamy wyznaczonego wroga, czyli Rosję, i szkolimy się z ludźmi, którzy rzeczywiście pójdą na wojnę. To powiedział szef dowództwa lądowego armii w Europie, generał Bertrand Tujos. No to cóż. No to kukuła powtarza głupoty. Tylko panie kukuła, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że Polska graniczy z Rosją, a Francja niekoniecznie. Tak to wygląda. Moi drodzy, a że ostatnim tematem był temat wojskowy, to i suchar będzie taki lekko wojskowy, a może
taki obrazujący obecną sytuację naszej armii w Polsce. Pułkownik objął dowództwo jednostki, no i przechadzając się po swojej nowej bazie, zauważył żołnierza, który pełni służbę wartowniczą przy ławce. Podchodzi i mówi: co wy tu robicie, szeregowy? Melduję, panie pułkowniku, że pełnię służbę wartowniczą. A dlaczego przy ławce? Taki był rozkaz. Posterunek tutaj jest 24/7, więc trzymam wartę. Dobra, w porządku. Ale pytał się innych oficerów, o co chodzi z tą ławką. Nikt nie potrafił mu odpowiedzieć. Zadzwonił do swojego poprzednika. Poprzednik mówi: słuchaj, ja to nie wiem. Jak przyszedłem, to tak już było. Nie chciałem zmieniać tej tradycji, ale dam ci numer do mojego poprzednika. Więc pułkownik dzwoni, mówi: czołem, panie generale, melduje się tutaj pułkownik taki i taki. Jestem dowódcą obecnej jednostki, którą niegdyś pan sformował 50 lat temu. Czy mógłby mi pan powiedzieć, dlaczego przy tej ławce, która jest przy placu musztry, jest posterunek wartowniczy? Generał tak się zatworzył. Czegoś nie rozumiem. To ta ławka jeszcze nie wyschła po malowaniu? Tak, moi drodzy, i śmieszno mi, i straszno, ale taki jest obraz niestety naszej obecnej armii. Nikt nie weryfikuje tego, co przełożony narzucił, i tak to się ciągnie, i ciągnie, i ciągnie. Jak się ktoś jeden trafi, to dopiero prawda wychodzi na jaw. I tak jest ze wszystkim obecnie w naszym kraju. Komu się podobało, to poproszę o lajka, pamiętajcie o subskrypcji i puknijcie mnie tam w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Dobrego dnia życzę, hej!